Od pewnego czasu w komentarzach prosicie mnie o historię memów poświęconą pierwszym trzem częściom Gwiezdnych Wojen. Albo drugim trzem częściom numeracja tych filmów jest dosyć pokrzaniona. I jest to dobry pomysł, bo memów ze Star Warsów jest całe mnóstwo i większość z nich jest serio zabawna, dlatego przyjrzyjmy się najpopularniejszym z nim i w którym momencie stały się one memiczne. Zapraszam. A, i ten materiał oczywiście będzie obfitował w jakieś spoilery z Gwiezdnych Wojen, ale w sumie nie wiem, po co o tym mówię. Jeśli nie widziałeś tych filmów, to znaczy, że powinieneś w sumie wyłączyć teraz YouTube'a i pójść i to obejrzeć, nie wiem, do wypożyczalni VHS, czy do kolegi, cokolwiek, dobra, wyłączyć to oglądać. Wszyscy znacie sagę Gwiezdnych Wojen. Tak zwana stara trylogia, czyli części 4-6, to absolutna klasyka kina. Filmy wspaniałe, akuratne i tak dalej, i tak dalej. Nie ma się co dziwić, że fani długi czas domagali się kolejnych filmów ze świata Gwiezdnych Wojen i tak w latach 99-2005 premierę miały trzy części umiejscowione w czasie przed wydarzeniami z oryginalnej trylogii. W skrócie opowiadały o tym, dlaczego Vaderowi odbiło i stał się chodzącym robocikiem z astmą. Niestety filmy te zostały negatywnie ocenione przez widzów, może poza całkiem spoko trzecią częścią. Pamiętam, że na Zemście Sithów byłem w kinie z kumplem i super mi się spodobało, ale miałem 11 lat, więc wszystko co miało miecze, świetne lasery i kosmitów mi się podobało, ale zostało mi to do dziś, dlatego jestem wielkim fanem Kapitana Bomby. Barik, raz, dwa, trzy, cztery, wróciłem z kolegami. Od premiery Mrocznego Widma filmy były jechane przez fanów jako naruszenie wielkiej świętości, szczególnie bardzo słabe postaci młodego Anakina oraz Jar Jar Binksa, który stał się symbolem tego, jakie te filmy dla fanów są beznadziejne. Na całe szczęście dla prequeli to powstała nowa trylogia, czyli części 7, 8, 9 i na ten moment nikomu już nie przychodzi do głowy denerwować się na słabe prequele, skoro powstał taki badziew jak Gwiezdne Wojny Disneya. To znaczy, ja nigdy nie byłem fanem Star Warsów. Poszedłem do kina na 7 i 8, natomiast na 9 część to już mi się nawet nie chciało i w sumie do tej pory nawet nie przeczytałem, co tam się działo, bo po co. Ale to chyba nie miała być recenzja Gwiezdnych Wojen, tylko pogadanka o memach. Sorry. Ciężko jest wymienić wszystkie memy z prequeli, bo właśnie tym charakteryzuje się cała ta seria. Każda scena, każdy dialog w tych filmach jest memiczny. Rolę tu odgrywa przede wszystkim bardzo mocnie teatralna i przesadzona gra aktorska. Zwłaszcza ta mina Haydena Christensena z części 2 i 3 jest podstawą do tworzenia wielu śmiesznych obrazków. Do tego fakt słabego rozpisania postaci. Z symbolem dziwnie prowadzonej fabuły jest cytat "Nie lubię piasku", czyli co wypowiada Anakin, podczas romantycznej rozmowy z Padme. Można powiedzieć, że podryw 10 na 10. Polecam na Tinderze. Zdecydowana większość z tych memów opiera się na dosyć prostej zasadzie, czyli dopasowaniu konkretnych cytatów z filmu do naszego codziennego życia. Najsłynniejsze z nich to zdecydowanie I am the Senate oraz You are the Chosen One. Pozostałe memy to przede wszystkim śmianie się z logiki Gwiezdnych Wojen i tego, jak momentami saga sama sobie zaprzecza. Dajmy tutaj klasyczny przykład. W części 6 widzimy, że Darth Vader pod koniec życia zrywa się z ciemną stroną mocy i jego duch razem z duchami Yody i Obi-Wana Kenobiego bawi się na baletach, patrząc się na Luke'a Skywalkera. W trzeciej części z kolei, podczas słynnego wykonywania rozkazu numer 66, młody Skywalker eliminuje wszystkie dzieci szkolące się na Jedi, także no... W świecie Gwiezdnych Wojen pójdziesz po czymś takim do Jediowego nieba. Wystarczy, że pod koniec życia uznasz, że chyba jednak źle zrobiłeś i elo. Memy te są oczywiście konsekwencją tego, że twórca Gwiezdnych Wojen, czyli George Lucas, nie zaplanował sobie od razu wszystkich wydarzeń. W końcu w czwartej części, czyli pierwszej, nie było w ogóle zamiaru, żeby robić rodzeństwo z Leia i Luke'a, a to jest tak jakby kanon całej sagi. Wracając do samych memów, to pierwszym z nich jest reaction video, czy reaction audio, czyli krzyk nie Vadera z trzeciej części. Kilkusekundowy fragment stał się reaction video i w memach używana jest jako teatralna, przesadzona reakcja, jak coś spierdzieliby. Poważniejsze memy z tym zaczęły pojawiać się mniej więcej w 2008 roku. W 2009 powstała strona no.com z wielkim guzikiem, który aż prosi się o wciśnięcie. Masowe ciśnięcie beki z tej trylogii zaczęło mieć miejsce na facebookowych grupkach w roku 2013, ale nie odbiegało to od memowania takiego jak w przypadku starej trylogii.
Konkretne ustanowienie takiej serii memów miało miejsce w grudniu 2016 na Reddicie, gdy powstał oddzielny temat zwany po prostu Prequel Memes, który polegał na postowaniu coraz to nowych memów z części 1.3. Prawdziwy rozkwit tych memów przypada na rok 2017. Jednym z nowszych memów, które robią furorę w internecie, jest For the Better, Right?, który jest czteropanelowym komiksem przedstawiającym rozmowę Anakina z Padmé Amidalą z Ataku Klonów. W oryginale para głównych bohaterów spędza czas na romantycznym pikniku, gdzie Anakin wygląda, jakby pryskał stonkę i wygląda wtedy jak wójt. Podczas rozmowy z Padmé Anakin mówi, że obecny system nie jest zbyt dobry, ale może jakby ktoś mądrzejszy został dyktatorem, to byłoby lepiej. Na podstawie tego powstał pierwszy mem opierający się mniej więcej na tym, o czym rozmawiali. Dalej stało się to podstawą do stworzenia serii w podobnym formacie, kiedy na przykład my, głupi ludzie, wierzymy bogatszym od siebie, czy wierzymy korporacjom albo politykom, że to co robią, to robią po to, żeby świat był lepszy. Jeśli chodzi o najbardziej memiczne sceny z prequeli, to według mnie będzie to wspominany Order 66 oraz walka Obi-Wana z Anakinem, obydwie sceny pochodzą z Zemsty Sithów. Wspominałem również o tym, że Jar Jar Binks stał się niesławnym symbolem prequeli. Postacią o wiele bardziej pozytywnym odbiorze stał się generał Grievous, czyli robocik, który ma dużo rąk i dużo mieczy świetlnych. Memy z nim dotyczą przede wszystkim kleptomanii i kolekcjonowania czego tylko się da, tak samo jak on kolekcjonuje miecze świetlne. Opowieść senatora Palpatina o tragedii Plagueisa Mądrego stała się również pastą, przerabianą przede wszystkim w taki sposób, że zamiast tego Sitha pojawia się nazwisko jakiejś sławnej osoby, która odniosła spektakularną porażkę. W memach z prequeli widzę też spore podobieństwo do naszych swojskich memów z Asterixa Misja Kleopatra, ponieważ schemat ich tworzenia jest bardzo do siebie podobny. Miksując te memy powstała zresztą osobna seria, której kompilację na YouTube stworzył Peter w listopadzie 2017. Ostrożnie, te korytarze są bardzo wąskie. Grubi mogą się zaklinować. Nie widzę tu grubych. W 2017 na Reddicie powstała nawet wojna między dwiema grupami, czyli Sequel Memes oraz Prequel Memes. Ogólnie to tak jak wspominałem, dzięki nowym częściom Gwiezdnych Wojen, to już mało kto patrzy negatywnie na tę trylogię. Bardziej tutaj przemawia nostalgia i takie śmianie się razem z tym filmem, a nie z tego filmu. Memy wyśmiewające słabość filmów to jednak seria Sequel Memes, ale o tym już kiedy indziej. I niech wygryw będzie z wami. Do widzenia, Państwu. Wasza Wysokość, radzę lecieć z nami na Korusant. Dziękuję, ale nie opuszczę swego ludu. Zabiją cię, jeśli zginiesz. Nie ośmielał się.